Pierwsze co to za nagrodę bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, że mogę tu być między wami. Jak niezwykle dobrze tu się czuję. No niestety jutro będę musiał wyjechać przed południem, bo mam ślub. Znaczy ja nie, ale bardzo fajni młodzi ludzie w duszpasterstwie, z duszpasterstwa, którzy długo są w duszpasterstwie, mają ślub i obiecałem trochę wcześniej, zanim się dowiedziałem o Świdnicy. Jestem pełen, absolutnie pełen podziwu, atencji i w ogóle kłaniam się w pas organizatorom tego kongresu. Na różnych kongresach jestem, ale naprawdę to jest najlepiej zorganizowany kongres w Polsce. To bez wątpienia. Może nawet w Europie, chociaż nie wszędzie mnie zapraszają, ale perfekcyjna organizacja, bardzo dobrze merytorycznie ustawione wszystko. Na wszystko się można przygotować, bo wszyscy wiedzą dużo wcześniej, że to przyjadą. No i jedna rzecz zupełnie ujmująca, to jest jak się wchodzi przywitanie, powitanie, jest tyle ciepła, tyle serdeczności. Te spojrzenia, to w oczach wszystko widać. No. Ja aż się czuję zawsze jakiś tak troszkę, nie wiem, aż prawie zażenowany. Taką dobrocią i taką serdecznością, za którą bardzo, bardzo gorąco wam dziękuję i wszyscy z podziwem patrzymy na organizatorów tego dzieła. Ale nie chcę za dużo już gadać, tak, idźmy do tematu może, nie? Pewnie na końcu jeszcze będziecie bili brawo organizatorom, także zostawmy to może na podsumowanie. Na dobre i na złe. No właśnie, zastanawiam się, jaki to ma sens w ogóle. Na dobre i na złe. Dlaczego w ogóle dodajemy coś takiego na dobre i na złe? Kiedyś towarzyszyłem takiej rodzinie, spotkało ich dużo cierpienia, stracili dziecko w wypadku, ona wylądowała na wózku inwalidzkim też na jakiś czas. On się rozpił i to rozpił się strasznie. To były bardzo ciężkie czasy dla nich, bardzo trudne. I po jednej z takich, to już latami trwało, po jednej z takich awantur pijackich i też bardzo dramatycznej, rozmawiałem z tą kobietą i powiedziałem, wiesz co, zostaw go. Zostaw go. Masz prawo się bronić. Masz prawo uciekać. Nie myślę o rozwodzie, ale myślę o separacji jednak. Być może jemu to też jest potrzebne. I ta kobieta długo się zastanawiała, wiesz co, tak nie wiem, czego was tam uczą w seminariach. Ja wiem jedno, że ja ślubowałam na dobre i na złe. No wyszło na złe. Ja go nie zostawię nigdy. No to jest heroizm. Heroizmu nie można wymagać, ale można go podziwiać za to. No mijały lata i w końcu chłopak się ogarnął mocno. Obecnie są bardzo szczęśliwym małżeństwem. I mają doświadczenia na dobre i na złe. Dobrze sobie teraz radzą, dobrze sobie żyją, są razem, wychowują wnuki. Tak, ale w momencie, jak to się dzieje, to bywa niezrozumiałe. To bywa, może nas przerastać też, nie? Ale skąd taki pomysł? Może zacznijmy od tego, że od natury. Sensem życia każdego organizmu żywego odwołuje się do czystej biologii. Sensem życia każdego organizmu żywego jest przekazanie życia. To jest sens. I jeśli jakiś gatunek tego zaniedba, to po prostu przestaje istnieć. To nie jest sprawa jakiegoś tam spełnienia życiowego, nie wiem, komfortu życiowego. To jest sprawa być albo nie być. I to jest sens biologiczny naszego istnienia. Jeśli tracimy sens w jakiejś dziedzinie, to bardzo często pojawia się też depresja. Depresji towarzyszy utrata sensu. Stąd też tak wiele, tak często rodziny, małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, przeżywają to w sposób bardzo trudny i słusznie, no bo to jest trudna sytuacja. I trzeba by się mocno zastanowić, co w takiej sytuacji zrobić. Ale to nie jest przedmiotem naszego spotkania, chociaż kto wie, czy to nie jest pomysł na jakiś kolejny kongres. To jest sens życia, ale to nie chodzi tylko o przekazanie życia. To chodzi o takie przekazanie życia, żeby ten kolejny organizm żywy
był w stanie przekazać dalej życie. Czyli tu nie chodzi tylko o urodzenie dziecka, ale także o wychowanie dziecka do takiego momentu, kiedy będzie mogło samodzielnie założyć swoją rodzinę. No nie wiem, bociany jak przylatują do Polski mają naprawdę niewiele czasu, nie? To jest chyba 5 czy 6 miesięcy tylko. Od złożenia jajeczka do tego, żeby ptak mógł polecieć do Afryki. I cały wysiłek, ogromny wysiłek tych ptaków jest wokół tego, żeby ten ptaszek doleciał do Afryki, w przyszłym roku przyleciał i złożył swoje jajeczka. Żeby gatunek mógł istnieć, to potrzeba przynajmniej trójki potomstwa. To jest minimum, żeby gatunek mógł istnieć. Jeśli mamy ten czas przygotowania, no to jest obecnie około 20 lat, nie? Jakaś taka normalna higiena, wskazania takie, no 2-3 lata przerwy między potomstwem, czyli około 30 lat zajmowania się potomstwem. W związku z tym w wieku, no załóżmy 50 lat, bo tak gdzieś to wychodzi, zakładanie kolejnego związku w celu przekazania życia nie ma sensu od strony biologicznej. Dlatego od strony biologicznej raczej łączymy się w pary na całe życie. Od strony biologicznej, czysto biologicznie to patrząc. Taka jest biologia. I to co Chrystus wnosi w małżeństwo, to jest akceptacja natury po prostu. To jest tylko zaakceptowana natura. Ale za chwilkę pójdziemy o krok dalej. Czy to muszą być małżeństwa monogamiczne? Niekoniecznie. Od strony biologicznej niekoniecznie. Czy niekoniecznie mężczyzna musi mieć jedną żonę. Bywam w Afryce, bardzo pokochałem Afrykę, pokochałem Senegal. To jest kraj muzułmański, tam mam wielu przyjaciół muzułmanów. I tam widziałem też rodziny, gdzie mężczyźni mają po kilka żon. To się da i to może naprawdę harmonijnie, pięknie wyglądać. To są bardzo duże rodziny, to są prawie stada. Tam zrozumiałem, że człowiek nie tyle jest rodzinny, co jest stadny bardziej. I to jest wszystko dogadane, wszystko uporządkowane. Kobieta ma prawo wiedzieć na ślubie, ile będzie miała ile mąż będzie miał żon. Tam musi zadeklarować, czy jedną, czy więcej. I kobieta, jeśli sobie nie życzy tego, żeby żyć w rodzinie, w której mąż ma wiele żon, może się na to nie zgodzić też. To nie jest tak zupełnie zwariowany sposób. Ale ja widziałem wiele rodzin bardzo harmonijnie, pięknie żyjących, o dużej kulturze też życia. Także tutaj troszkę odchodzimy od natury, bo natura, jak widać, zna coś takiego. Mężczyzna potrafi zakochiwać się w wielu kobietach, więc jeśli panowie macie żonę i raz po raz wam wpadnie w oko jakaś inna kobieta, naturalnie jesteście zdrowi. I można się zakochiwać jak najbardziej w innych kobietach, byleby tylko owoce tej miłości tylko konsumowała ta jedna żona. Więc jeśli jakaś kobieta się spodoba i trochę lepiej się umyjesz, ogolisz, pójdziesz do fryzjera, to okej, ale niech to żona z tego korzysta, a nie nikt inny. W naszym porządku, bo w Afryce jest inaczej. Więc tak, zaczęliśmy od natury. A co się dzieje... I w naturze też byłoby na dobre i na złe. Czyli natura by nas wzywała do tego, żeby przetrwać trudne chwile, żeby przeczekać trudne chwile, bo wiemy, to jest oczywiste, że żeby to dziecko mogło się dobrze wychować, żeby to dziecko mogło być zdrowe, potrzebuje ojca i matki, jednego ojca i jednej matki. I wszędzie, gdzie pojawiają się tutaj różne inne sytuacje życiowe, to zawsze to się odbija negatywnie na dziecku. Nie? Czasami bardziej, czasami mniej, czasami w sposób dramatyczny, a czasami przychodzi to bardzo łagodnie. Niektórzy się potrafią się pozbierać, inni mniej. Ale najlepszy wariant, jaki sobie możemy wymyśleć, to, że jest jeden ojciec, jedna matka i że są biologiczni rodzice. To jest najlepszy wariant. Od strony też natury naszej ludzkiej. A teraz idziemy trochę w kierunku Chrystusa i Jego pomysłu. Jak to wygląda w jego wydaniu? Otóż dochodzimy do sakramentu małżeństwa. Co to jest sakrament? Wszyscy wiemy? Jest jakiś katecheta między nami?
Bo nie żeby na księdza biskupa nie spadło. Co to jest sakrament? No proszę bardzo, nie, no to... Brawo. Sakrament to jest widzialny znak, powinien być jasny, czytelny, widzialny znak niewidzialnej łaski. Czyli sakrament trochę opowiada o tym, czego nie możemy zobaczyć, ale trochę też zakrywa jednak też... To też nie jest łatwa opowieść o tym, czego nie możemy zobaczyć. Czego znakiem jest małżeństwo jako sakrament? Bo jak przychodzimy do kościoła, tam jak jutro będę we Wrocławiu, przepaszę im ręce stułą i oni wypowiedzą słowa przysięgi. Czy to jest sakrament małżeństwa? To jest start, to jest początek sakramentu. Oni jutro wystartują, ale ten znak będą budowali całe życie. I tutaj odwołam się może do listu do Efezjan w 5 rozdziale. Jest takie słowa, pisze święty Paweł. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo. Aby... Możesz pójść dalej. Mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi, pielęgnuje jak Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oczywiście momentami te słowa świętego Pawła mogą się nam wydawać trochę anachroniczne, ponieważ powstawały w zupełnie innych warunkach społecznych. Nie? Ale Pawłowi chodzi o jedno, że małżeństwo staje się opowieścią, przypowieścią o innej wielkiej miłości. I na tym polega sakrament małżeństwa. To wymyślił Chrystus. I ze względu na to, to może być tylko jedna żona i jeden mąż. Bo jest jeden Kościół i jeden Chrystus. I tutaj warunki duchowe nam porządkują te sprawy. Jak czasami tak sobie myślę, poświęcam się z tym celibatem, no bo to życie w celibacie nie jest łatwe, słuchajcie. No i niedobrze, żeby człowiek był sam, mówi Pismo Święte. Jeszcze zanim jakiś grzech się pojawił, zanim cokolwiek, zanim jakiś grzech pierworodny, wszystko było dobrze, jedno było złe. Niedobrze, żeby człowiek był sam. Nie? I tak mówię, no poświęcam, ale jak patrzę na was wszystkich, nie, to ja tylko zrozumiałem, że ja się poświęcam tylko o jedną kobietę więcej. Wy też poświęcacie się, że nie macie 3, 4, 5 żon i decydujecie się z powodów duchowych tylko na tą jedną, która czasami bywa niemiła, ale tylko na tą jedną. W związku z tym, jak patrzę na was i no też jakoś chylę czoła przed waszym poświęceniem, no. A ja o jedną więcej tylko. No i może warto, żeby panie też to rozumiały, że żyje pani z mężczyzną, który się głęboko poświęcił. Co prawda rykoszetem dla pani, a generalnie dla Chrystusa, nie? Ale jednak się poświęcił. Paweł tak buduje sakrament małżeństwa, nie? Że to jest opowieść, to jest przypowieść, to jest opowieść o innej, niewysłowionej, wielkiej, szalonej miłości, jaką ma Chrystus względem Kościoła. O niesamowitej potrzebie, jak bardzo Kościół potrzebuje Chrystusa. To jest opowieść o niezwykłej wierności, jak Chrystus jest wierny Kościołowi. Nawet kiedy ten Kościół błądzi, nawet kiedy Kościół popełnia szalone błędy, Chrystus go nie opuści. I to jest związek na dobre i na złe. I nawet kiedy w Kościele się źle dzieje, i nawet kiedy robimy jakieś szalone rzeczy, Chrystus nie opuści tego Kościoła. Ludzie czasami tak, bo czasami nie wytrzymują tego, ale Chrystus nie opuści. I dlatego małżeństwo na dobre i na złe, żeby mogło być opowieścią o tamtej wielkiej miłości. I czasami bywa, że jest trudno. Bywa, że jest trudno. I oczywiście to nie mamy powiedzieć, no trudno, jest trudno, no to trzeba zacisnąć zęby. Nie, trzeba coś z tym zrobić. Nie?
I stąd są poradnie rodzinne, stąd cały nasz wysiłek, stąd są kongresy, stąd ludzie książki piszą po to, żeby można było zaradzić biedzie, jaka nam się trafia raz po raz. Ale to wszystko po to, nie żeby pójść, bo pójście na skróty, czyli rozstać się, to w ogóle, ja pamiętam, kiedyś moi rodzice mieli taki zwyczaj, że jak wracali z pracy, to jedli razem obiad. I tam to był taki czas dla nich, rozmawiali sobie o pracy wtedy też. Ja trochę nie rozumiem tego, taka nowa moda jest, że nie przynoś mi pracy do domu. Nie przynoś mi pracy do domu. Nie będziemy rozmawiali o twoim szefie. Nie będziemy rozmawiali o twoich problemach. Pracę zostaw w pracy, a tu przychodzi. Słuchajcie, szalona myśl. W pracy, w której spędzamy najwięcej czasu, czyli 8 godzin, i na ten temat nie może być rozmowy z żoną, no to co to jest? Moi rodzice zawsze przychodzili z pracy i siadali do obiadu i rozmawiali o swojej pracy. Co u ciebie w pracy, co u mnie w pracy? I mama świetnie wiedziała, znała wszystkich kolegów ojca z pracy, ojciec znał wszystkie jej koleżanki z pracy. To była nieustanna wymiana też informacji na temat tego, co w pracy. Praca jest tak ważnym elementem naszego życia. I nie rozmawiać o tym w małżeństwie, no to ja tego nie rozumiem po prostu. To jakaś nowa moda taka, ale bardziej chyba oddala ludzi od siebie, niż zbliża ich do siebie. Nie? I dlaczego temat tabu, praca? No i kiedyś rodzice rozmawiali właśnie o pracy, wyprosili nas nagle z kuchni z siostrą, że mamy wyjść, bo teraz oni chcą porozmawiać o rzeczach, które są nie dla dzieci. I my byliśmy strasznie ciekawi z siostrą, o czym nie rozmawiają oczywiście. Wyszliśmy, ale drzwi zostały uchylone, lekko, ucha takie wielkie nadstawione, a rodzice szeptem mówili, wiecie o czym? Że ktoś się rozwodzi. Że ktoś, oni nawet nie byli w stanie mówić o tym. To tak straszny dramat życiowy, że ktoś się rozwodzi. I dzieci, nie wolno dzieciom słuchać o tym, że tak, to jest możliwe w ogóle. Nie? My z siostrą nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że co do naszych rodziców to jest absolutnie niemożliwe. Absolutnie możliwe. Oni w ogóle, to małżeństwo takie sklejone, takie papuszki nierozłączki, takie nie, wszędzie razem. Pamiętam, ojciec dostał delegację do Niemiec, miał jechać na delegację z siostrą. Jak to będzie 2 tygodnie bez ojca, nie? Trochę żeśmy rączki zacierali, to damy do wiwatu. Ojciec paszport dostał w ogóle, paszport wtedy w komunie, paszport. Pamiętam, leżał na stole w środkowym pokoju, jak się przychodziło, trzeba było przyklęknąć, chwila adoracji, nie? I ojciec wziął ten święty paszport i pojechał do Niemiec na 2 tygodnie. Ja nie wiem, ile minęło, chyba z tydzień. Dzwonek do drzwi, mama otwiera drzwi, tak siostrą zerkamy, patrzymy, ojciec stoi z walizkami, tak. I mama do niego, Kazik, co ty? A ojciec, no nie mogłem bez ciebie. Dla mnie to jest najpiękniejsza scena miłosna, jaką w życiu widziałem na własne oczy. No tak, nie mogłem bez ciebie, no. I to jest coś takiego. To dla mnie był sakrament miłości. Moi rodzice nie byli wierzący, ale to był sakrament miłości dla mnie. To ja zobaczyłem, na czym polega miłość. Nie? Że, no dobrze. Opuści ojca i matkę i będą dwoje. Ty kamyszek chciałem wrzucić do tego też, bo słuchajcie, ostatnio widzę rzeczy niepokojące. Chłopak próbuje wyjść z domu rodzinnego, opuścić ojca i matkę emocjonalnie, intelektualnie, materialnie, no, próbuje się z tym borykać. Tymczasem mamusia i tatuś trzymają go tak przy sobie, że hej, nie? Ja już widzę chłopaków, którzy naprawdę są umęczeni nieustannymi telefonami od mamusi, nie? Co 3 razy dziennie potrafi zadzwonić. Syneczku, a jadłeś śniadanko? Jakiś niepełnosprawny czy co? Że kurczę, jak nie zje śniadanie, to umrze. No, to biologia zadziała, nie musi nie trzeba dzwonić w tej sprawie do niego, nie? Facet 24 lata, dzwoni mamuśka, jadłeś śniadanko? A umyłeś rączki potem? No. Czy to opuści ojca i matkę? Niektórzy nie odbierają, matki się potem denerwują i w ogóle, nie? Niektórzy, słusznie, masz opuścić ojca i matkę. Dziecko to jest jak strzała w łuku, nie? I leci. I koniec. Jak jest dobry łuk, to poleci daleko. Jak jest taki fanflot, to spadnie tu obok zaraz, nie? To ma być porządny łuk, porządny strzał i ma lecieć sam. A jaka jest reakcja? Będziesz miał żonę, to wtedy zostawisz nas. Nie. Nie jest tak napisane w Piśmie Świętym. Pierw opuści ojca i matkę,
a potem złączy się z nią. Pierw musi być proces wyjścia z domu rodzinnego. Jak to się zakończy, on już jest samodzielny, to wtedy może szukać żony, nie? I dla niektórych chłopaków teraz widzę ogromną przeszkodą po szukaniu żony jest własna matka, do której jest przyspawany normalnie i odspawanie tego, a on krzyczy jak się odspawa, drze się ta kobieta, mówi, czego ty się drzesz? No normalny, no chłopak dorasta, idzie w świat i tyle. I czasami nam się wydaje, że najważniejsza jest samodzielność materialna. Otóż nie. Najważniejsza jest samodzielność mentalna i emocjonalna. To jest i mądrościowa trochę też taka, że chłopak sobie radzi w życiu, nie? I to wymaga jakiejś mądrości też rodziców. No nie wiem, to też inny temat może też na kolejny kongres, już dwa mamy. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Często mówimy o tym na złe właśnie, już też taka nutka zabrzmiała, że na złe, ale też na dobre. Na dobre. Będę z tobą na dobre. Słuchajcie, moi kochani, nie bójmy się być szczęśliwi. Nie bójmy się być szczęśliwi. To cierpiennictwo małżeńskie, no. Nie bójmy się być szczęśliwi. Powiedzmy, jest piękny dzień, jechałem do was, śliczna jesień, słoneczko świeciło. No wiem, na Ukrainie giną ludzie, okej, ale no, dlaczego nie miałbym być szczęśliwy, no? Ludzie w Powstaniu Warszawskim potrafili być szczęśliwi. Gdzie tam śluby brali, wesela wyprawiali, tańczyli. Mi się wydaje, że no, otworzyć się po prostu na mam chwilę szczęścia, jestem szczęśliwy na dobre i na złe. Nie tylko na złe, na dobre i na złe. Krzysiu Grzywocz napisał też takie, powiedział też takie słowa o takiej kobiecie, która na końcu życia już powiedziała, że miała bardzo ładne życie, bardzo piękne życie. Tylko jednego żałuję. Po co ja się cały czas tak bardzo martwiłam? Po co ja się cały czas tak bardzo martwiłam? Nie? Mi się wydaje, że większość zmartwień siedzi w naszej głowie, a nie jest niczym obiektywnym. Niepotrzebnie się tyle martwimy. No. I szczególnie na rzeczy, na które naprawdę nie mamy wpływu. Na które... Moja mama umierała u sióstr Elżbietanek we Wrocławiu. Są cudowne siostry, cudowną opiekę miała. Lubiła tam być też. Parkinson się jej rozwijał. I jak już widziałem, że już no, dochodzi do tego, że już na dniach pewnie, zadzwoniłem do siostry. Siostra leżała w szpitalu w Poznaniu, walczyła też z nowotworem tam. Mama nie wiedziała o tym. I ja mówię, siostra, wiesz co, może tam w tej twojej walce z nowotworem dadzą ci jeden dzień urlopu i przyjedź, pożegnaj się z mamą, bo wiesz, mama będzie odchodzić. Będzie umierać. No i siostra dzwoni, mówi, wiesz co, na sobotę pozwalają mi wyjechać, ale muszę tego samego dnia wrócić. Ja mówię, to przyjeżdżaj. No i moja mama zaczyna rozmowę, już ciężko jej było mówić, ale zaczyna rozmowę z moją siostrą w ten sposób. Córeczko, nie wiem, czy zauważyłaś, że ludzie nie żyją wiecznie. Wszyscy umierają kiedyś, wiesz. Ja miałam długie życie, miałam piękne życie, i wiesz co? Wystarczy. No siostra wzruszona, łzy tego. I już rozstajemy się z mamą. A jeszcze coś wam powiem. Dobrze nam było ze sobą, nie? Piękne. To nam z siostrą dało taką siłę niezwykle, życiową siłę też, nie? Bardzo pogodnie myślimy o śmierci mojej mamy. Bardzo pogodnie myślimy o śmierci mojej mamy, no. Dobrze nam było ze sobą, nie? Dobrze nam było ze sobą. A propos pana Sławomira. Ostatnio zmarł mój taki serdeczny przyjaciel, nie chrześcijanin. Wierzył w Boga, kochał Boga, ale nie nazywał Boga, nie nazwał, kim jest Bóg. Bardzo mu dużo zawdzięczam, bardzo mi w życiu pomógł. I poszedłem z jego, nie mogłem iść na pogrzebie, więc pojechałem odwiedzić i poszliśmy z jego żoną na cmentarzu i stoimy tak przy jego grobie i tak stoimy i tak trochę nam nieswojo trochę. A ona do niej mówi, Malina, wiesz co, my żeśmy oszaleli, szukamy żywego pośród umarłych. Piękne, nie? Bardzo piękne. Nie umrzemy, no. Jest
coś więcej niż śmierć, to no, przejście. Co do tej opowieści o miłości Chrystusa, to mam już czas, nie? Co do tej miłości, o jakiej miłości mamy opowiadać. Chrystus przynosi w zasadzie dwie nowości. O jednej dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć. Nowością, którą pojawia się w ustach Chrystusa, jest miłość wzajemna. To jest jakiś nowy rodzaj miłości. Tak przejrzałem Stary Testament, tam uczony to ja nie jestem, także tak no, na ile umiałem, ale nie znalazłem zwrotu miłość wzajemna w Starym Testamencie. Za ścianą mieszkał Grzesiu, który studiuje filologię klasyczną, niezwykle solidny student. Ja mówię, Grzesiu, zobacz w tekstach antycznych, greckich, hebrajskich i łacińskich, czy gdzieś przed Chrystusem jest mowa o miłości wzajemnej. No Grzesiu mówi, dobrze. No i myślałem, że zapomniał, a on po 3 tygodniach przychodzi i mówi, wiesz co, przejrzałem, tak? Na pierwszy rzut oka nie ma. Wszystko wskazuje na to, trzeba by to naukowo sprawdzić, może jakiegoś naukowca, kogoś, żeby doktorat z tego zrobił, albo poszukiwanie miłości wzajemnej poza Ewangelią, czy wcześniej od Ewangelii. Wygląda wszystko na to, że to jest naprawdę coś oryginalnego dla Chrystusa. Że my mamy być świadkami, nasze życie ma być opowiadaniem o miłości wzajemnej. Co to znaczy miłość wzajemna? Długi czas zadawałem to pytanie. Co to znaczy, skoro tak Chrystus... I po tym poznają, że będziecie wzajemnie miłować. Będzie znak rozpoznawczy. Tam, gdzie się pojawi miłość wzajemna, to będzie wiadomo, to chrześcijanie. Tam, gdzie jest miłość, to niekoniecznie jeszcze chrześcijanie. Ale tam, gdzie jest miłość wzajemna, to już chrześcijanie. Więc jeśli jest tak ważne, co to znaczy miłość wzajemna? Otóż, jako tak prosty chłopak z Wielkopolski właśnie, bo tak jest, tak sobie myślałem, że to tak trzeba kochać drugiego człowieka, żeby on chciał mnie ukochać, nie? Taka prowokacja nieustanna, czyli tak chłopakom ugotować zupę, żeby oni chcieli mi ugotować drugie danie. Albo pozmywać. Tak umyć korytarz, żeby oni chcieli umyć łazienkę, nie? Cały czas nieustanna taka prowokacja, to jest miłość wzajemna. No i tak byłem zadowolony z tego. Tak, nawet wygrzebałem w pamięci różne takie sytuacje ludzi, którzy tak kochali z miłością wzajemną. Absolutnym geniuszem była moja babcia. Babcię miałem wierzącą i to tak naprawdę wierzącą, modlącą się, głęboką kobietę. Byliśmy bardzo bogaci kiedyś, najbogatsi w mieście, to potężny majątek i wojna zabrała wszystko. Także babcia została z 3 córek, bez majątku i bez męża, bo też wojna zabrała męża. No ale nie poszła do pracy, na szczęście były szafy pełne futer, dobrych tych, odziewku dobrego, więc kupiła maszynę do szycia, trzeba to przerabiać i sprzedawać stopniowo i tak z tego trochę żyli. Też ludzie bardzo, którym kiedyś, jak byli bogaci, pomagali bardzo, to teraz ci ludzie przyszli z pomocą też im. No i pewna zagadka się pojawiła. Babcia codziennie chodziła do kościoła, codziennie na 8 do kościoła chodziła. Ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że dla mnie to jest zagadkowe, ale długi czas nie wiedziałem, o co chodzi. Bo sprawną kobietą była. Paliła w piecach, ogród obrabiała, no taka rzeźka do 98 lat miała, jak się marła, także mam szansę na długowieczność, bo to się genetycznie chyba dziedziczy, nie? No w każdym razie o 8 rano babcia była nie do życia. Wstawała rano, ledwo szuru nóżki. No i wszyscy widzieliśmy, że ona do kościoła nie dojdzie absolutnie. Rodzice do pracy, my do szkoły, kto ją do kościoła zaprowadzi, no. I ona sobie zorganizowała kumpelki, które prowadziły ją do kościoła. Przychodziły zawsze dwie panie, brały ją pod rękę i Rydwan ruszał do kościoła. Nie? I potem wracał z powrotem. Ale jak wracał z powrotem, to babcia te kobiety zapraszała do siebie na śniadanie. I to nie było jakieś śniadanie tam dmuchane, takie, albo jajecznica, albo kiełbaska, albo porządne śniadanie. I potem dostawały jeszcze drożdżówkę na drogę.
Dopiero po jakimś czasie odkryłem, że to były najbiedniejsze kobiety w okolicy. I to były niezwykle biedne kobiety w okolicy. Chodziłem do nich, bo tam to zawsze śmiosnośli ciasto na święta. To słuchajcie, no, pierwsze co odkryłem, to że bieda śmierdzi, po prostu śmierdzi. W niedogrzewanych pomieszczeniach. Jedna z nich ogrzewała tylko kuchnię na zimę i brała zwierzęta do tej kuchni. Króliki chodziły, kaczki chodziły, kury chodziły, to wszystko było okakane. Ona kochała te zwierzęta też bardzo, chociaż je potem zjadała, ale to taka właśnie jesteśmy jedynym gatunkiem na świecie, które to co kocha, potrafi zjeść. Ciekawe też, nie? Nasze zdolności są niesłychanie ludzkie takie, no. Ale do czego zmierzam? Rozumiecie, co babcia wymyśliła, nie? Te kobiety były absolutnie przekonane, że one robią dobry uczynek. One były kompletnie biedne, one nie mogły nikomu niczego dać, ale mogły kogoś zaprowadzić do kościoła. Czy można dać coś więcej, jak zaprowadzić kogoś do kościoła? I one były absolutnie przekonane, że to one robią dobry. Co będzie z tą Pelasią, jak ją do kościoła nie zaprowadzimy? Był sens życia, trzeba było żyć, żeby tą Pelasię do kościoła zaprowadzić, nie? A ona zorganizowała dla nich po prostu regularne dożywianie. I to jest chrześcijaństwo. Po tym poznacie, nie? Po miłości wzajemnej. To znaczy po tym, że jest wymiana dóbr, jest, nie? I tworzy się coś. To ma charakter duchowy już. To już rozmawiamy o sprawach duchowych. To trzeba mieć niezły zmysł, żeby coś takiego sobie wymyśleć, nie? I zrealizować. Więc tak myślałem, że to chodzi o miłość wzajemną, chodzi o coś takiego. Nie? I teraz pytanie, jak moje małżeństwo może być opowieścią o takiej miłości. No? Ale trochę poszedłem dalej, bo Chrystus mówi, miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Więc zacząłem szukać w Ewangelii, gdzie jest to? Gdzie jest? I to, o czym teraz mówię do tej pory, to jakoś trudno mi było znaleźć. Ale potem zauważyłem, że jest jedna scena, potem się pojawiły kolejne sceny, która mówi właśnie o miłości wzajemnej. To znaczy, to jest ta scena, kiedy jesteśmy już po zmartwychwstaniu, Chrystus zmartwychwstał, już go widzieli, spotykali się z nim. No i Piotr reaguje w ten sposób. Fajnie, że zmartwychwstał, wszyscy lubimy happy endy, ale z czegoś trzeba żyć, jakoś do życia trzeba wrócić. Nie wiem jak wy, ja idę łowić ryby. I próbuje wrócić do swojego zawodu. Czyli ma firmę rybołówniczą, tak? I próbują wskrzesić. No i płyną łowić, no i porażka, zawodowa porażka. Dla profesjonalisty to porażka niesłychana. Całą noc łowili, nic nie złowili. Nie? I siedzą w tej łodzi zmarznięci, smutni, wkurzeni być może, z lekką depresją. No i przychodzi ranek i pojawia się na brzegu Chrystus. To jest też ciekawe, że te dwie nogi Kościoła od samego początku istnieją. Nie? Charyzmatyk Jan, to jest Jezus. Nikt więcej nie rozpoznał, tylko charyzmatyczny Jan. To jest Jezus. Piotr jako hierarcha, on skakuje do wody i płynie. Co prawda robi coś nielogicznego, czyli pierw się ubiera, a potem skakuje do wody, ale to no, początek tego nurtu hierarchicznego też się pojawia. Tutaj, nie? No i przybywają do brzegu i tutaj ma miejsce coś niezwykłego, coś niezwykłego. Bo Chrystus robi śniadanie dla nich, nie? Przygotował rybę, jest cały skupiony na tej rybie, na tym ognisku, piecze tą rybę. Patrzy na nich, oj, tylu was jest, to nie starczy. To przynieście jeszcze tego, coście łowili i chrupiącą rybkę. Co potrzebuje człowiek, który jest zmęczony, zziębnięty? Chrystus nic, tylko po prostu daje im śniadanie. Nie? To jest czułość. O tym będziemy mieli tam, niedługo mamy o czułości. To nie chcę tematu już zagadać, ale to jest niezwykła czułość. Czułość to takie spojrzenie, które odkrywa to, czego człowiek naprawdę potrzebuje. Więc daje im śniadanko, ale potem bierze Piotra na bok i mówi: Piotrek, ty kochasz mnie? Słuchaj, to jest niezwykłe dla mnie. Garncarz pyta garnka, garnku, kochasz mnie? Nie?
Bóg, wielki Bóg, stwórca wszechświata, wszystkiego, pyta to ziarenko małe, ziarenko, kochasz mnie? A po drugie, nie wiem, ja sobie zdałem sprawę w pewnym momencie, że nigdy nikomu nie zadałem tego pytania. Nie odważyłem się zadać tego pytania, komukolwiek. Pytanie o miłość. Nie? Małe dziecko przybiega, mamusiu, kochasz mnie, kocham, no idzie na ciebie. Ale kiedy odkrywamy wagę słowa kochać, wagę słowa miłość, to się okazuje, że bardzo trudno jest. To trzeba mieć odwagę, być przygotowanym też na porażkę, zaufanie, pokorę, żeby zapytać kogoś, czy mnie kochasz. Jak tu jesteśmy, nie wiem, czy jest ktoś taki, kto odważył się komuś postawić takie pytanie. Oczywiście wyznać miłość, kocham cię, to tak, to jest coś innego. Ale zapytać kogoś, czy mnie kochasz, i Chrystus z pełną pokorą. Ja spróbowałem, jak sobie uświadomiłem to wszystko, to wyszedłem na duszpasterz, na korytarz i patrzę, Krzysiu idzie. I ja mówię, Krzysiu, podszedłem, tak mnie położyłem mu rękę na ramieniu. Krzysiu, kochasz mnie? A mówię, Malina, to cię kompletnie już pogrzało, wiesz? Taka była odpowiedź. No. Chrystus bierze Piotra, kładzie mu rękę na mnie. Piotr, kochasz mnie? A Piotr mówi, no kocham cię. Przepraszam, Piotrko, a możesz powtórzyć? Bo ja lubię, tak wiesz, no kocham cię. Piotr, dasz radę jeszcze raz, nie? Ja wiem, znam tam tę grę słów greckich i tak dalej. Niektórzy patrują w tym teologię jakąś. Być może to jest słuszna droga. Chociaż są też bibliści, którzy twierdzą, że to jest tylko z powodu takich gramatycznych, żeby 2-3 razy nie powinien mówić tego samego słowa. To tak... I ci mają pewnie rację. Ale być może to jest tak po prostu, nie? Że lubię dźwięk tego słowa. Kochasz, rozumiecie, o czym mówię, nie? Miłość wzajemna według Chrystusa to jest z jednej strony próba ustawienia życia tak, żeby mógł kochać, a istnieje tylko miłość okazana w praktyczny sposób. Zrobienie herbaty, nie wiem, wsparcie, rozmowa, kwiaty. No, miłość trzeba jakoś wyrazić, nie? Ale to jest też powiedzenie sobie, nie potrafię żyć bez czyjejś miłości. I ja na przykład to nie potrafię żyć, by to co dzisiaj, to ja się czułem ukochany. Ktoś mnie ukochał, no. Jestem wzruszony bardzo, płakać mi się chce, ale ja tego szalenie potrzebuję też, nie? Żeby ktoś mi powiedział, kochamy cię, no. To... I małżeństwo to jest coś takiego, jeśli to ma być opowieść o tamtej miłości wielkiej, to jest stwierdzenie, że nie tylko chcę cię kochać, ale potrzebuję twojej miłości. Potrzebuję, żebyś ty mnie kochał. Ja bez ciebie nie potrafię. To jest ten ojciec, który staje w drzwiach i mówi, no bez ciebie nie mogłem. No, bez twojej miłości nie byłem w stanie tydzień żyć. Bez tego, żebyś mi okazał, nie byłem w stanie, więdłem, usychałem, no, po nocach nie spałem. Zapakowałem się, wróciłem od razu, bo to nie ma sensu w ogóle, nie? To jest nie tylko kochać, ale też pragnąć czyjejś miłości i powiedzieć sobie, ja potrzebuję czyjejś miłości, czułej, serdecznej, ciepłej miłości. No, to jak dziś wchodziłem po schodach, też tego dałem sobie sprawę, nie? Że ja te książki tutaj, a to ktoś podchodzi, patrzy mi w oczy, wita się ze mną serdecznie, jest dla mnie miły. Ja mówię, Boże, ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję serdecznego przyjęcia, no to po to, już wiem, po co przyjechałem, no, po to przyjechałem, żeby wygrzać się w blaskach czyjejś miłości. Nie? Czasami się nie umiem zachować, wtedy nie wiem, co zrobić, bo to jak to chłopak z Wielkopolski. No. Ale, i słuchajcie, te proporcje są bardzo ważne, bo czasami w związku są tacy, którzy zalewają kogoś miłością. Nie? Są małżeństwa, gdzie jest jeden wyraźny dawca i jeden wyraźny biorca. Nie? A małżeństwo, ta sztuka polega na tym, stworzenia sakramentu małżeństwa, czyli dobrze opowiedzianej, dobrze opowiedzieć historię tej miłości, która jest między Chrystusem a Kościołem. Ta sztuka polega na tym, że pilnujemy, bardzo pilnujemy proporcji. To jest, ja mieszkam nad Odrą, nie? I ta Odra płynie zawsze w tym samym kierunku. Nie? I zawsze tyle, co przypłynie, tyle odpłynie. Tyle, co przypłynie, tyle odpłynie. Kiedyś przypłynęło trochę więcej niż odpłynęło i wtedy
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Odra. Podpływa pod bramę naszego kościoła, nie? Ale no, gdyby kiedyś jednego dnia więcej odpłynęło niż przypłynęło, to te biedne kaczuszki by brzuszkami po dnie szurały, nie? To musi być proporcja. To ma być jak wdech i wydech, nie? Wdech, wydech. Nie można wydechnąć więcej niż się wdechnęło, nie? To jest strasznie niebezpieczne. Że my to robimy tak bezwiednie, tak skomplikowaną rzecz, to jestem pełen podziwu też dla swojego organizmu. I tak w małżeństwie tak samo, nie? Harmonia. Tyle daję i tyle też odbieram, tyle otrzymuję od ciebie, nie? Jestem nastawiony na to, żeby też przyjąć to, co ty mi dajesz. I w przyjaźni także, nie? Przyjaciel jest stróżem twojego serca, co Izidor Sewilli chyba to powiedział. Bardzo piękne zdanie. Przyjaciel jest stróżem twojego serca, nie? To znaczy, to jest stróż, który pilnuje, żeby była ta harmonia między braniem i dawaniem. Braniem i obdarowywaniem i przyjmowaniem. Obdarowywaniem i przyjmowaniem. I przyjaciel stoi na straży też tego, nie? Zresztą on tam powiedział chyba jeszcze jedną ładną rzecz, że przyjaciel słucha pieśni, jaką śpiewa moje serce. Jest słuchany w tą piękną pieśń, jaką śpiewa moje serce. A gdybym zapomniał słów tej pieśni, to on mi je przypomni. On mi przypomni. Bardzo piękne słowa o przyjaźni. Także nie wiem, czy robimy jakieś państwo, ktoś by chciał się czymś podzielić też, jakoś ma jakąś refleksję też w tym kierunku, to wydaje mi się, że bardzo chętnie może, nie? Nie wiem, czy pytania nie wiem, bo ja nie wiem, czy bym znał odpowiedź. To jest trochę ryzykowne, nie? Ale nie wiem, to jest też dobra odpowiedź, nie? To przynajmniej szczera. Więc możemy, jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. Można pójść do mikrofonu, można tak z miejsca, nie? Bo to znaczy, że tak ja powoli dochodzę do konkluzji. No konkluzja jest właśnie taka, nie? Wdech i wydech, wdech i wydech, o to chodzi. Nie? Proszę bardzo, zachęcam. No nie, to widzę po oczach, że wszyscy tak w oczach mówią przed koncertem daj skorzystać z toalety. To teraz będzie chwila prywaty. Przywiozłem książki. Są temperamenty, które niektórzy bardzo lubią. Rozpoznanie własnego temperamentu bardzo może pomóc w harmonijnym budowaniu małżeństwa. To od razu. Tam jest też rozdział o rozpoznawaniu i obsłudze temperamentów dzieci. To jest swojego temperamentu, temperamentu żony, ale także swoich dzieci własnych. Taki rozdział tam dopisałem. To jak ktoś tego potrzebuje, to proszę bardzo. Jest Palcem po wodzie, to jest takie krótkie refleksje dotyczące fragmentów Pisma Świętego. Rozsypane puzzle to jest ostatnia książka, świeża, 2 tygodnie ma, świeżusieńka jest. Marta Makarczuk, która robiła rysunki do tego, to jest pani profesor z ASP z Krakowa. Pytała się, czy mówili ludzie coś o rysunkach, nie? No, wiesz, jeszcze nie do końca rozmawiałem, nie chciałem jej powiedzieć, że na razie jedyne co słyszałem to nawet podobny. Tu są takie rozsypane puzzle, różne takie, dzisiaj kilka przytoczyłem, refleksji z życia takie. Mi się wydaje, że tworzą nas chwile, jakieś chwile, które szczególnie zapamiętujemy, zapadają w pamięć, potem wracają gdzieś, czasami wracają właśnie jakieś niepoukładane, także też są niepoukładane zupełnie. Każdy taki fragmencik jeden z drugim nie jest powiązany. Znajdziecie tam ludzi, których znacie też, Orzecha na przykład, ale nie tylko. Nie wiem, Krzysiu Grzywosz przyjeżdżał do was też? No, Krzysiu trochę jest też. I jedna książka, którą chciałem polecić, zupełnie inna, bo to jest tak raczej na wesoło i żeby popłakać.
Zaplątani w pożądanie. Zrobiliśmy książkę na temat, który jest, mi się wydaje, niezwykle istotny i trudny do ugryzienia. Coraz więcej młodych ludzi ma problemy z seksualnością swoją. I tu są rozmowy z seksoholikami, czyli z ludźmi, którym sprawy seksualne jakoś wymknęły się spod kontroli i muszą się z tym borykać. A także z homoseksualistami, zarówno chłopakami, jak i dziewczynami homoseksualnymi. Rozmowy na ten temat, na temat tego problemu. Wydaje mi się, że warto tę książkę przeczytać po to, żeby w momencie, kiedy będziemy mieli kontakt z takimi ludźmi, którzy przeżywają takie problemy, nie krzywdzić ich po prostu. Żeby móc chociażby ich zrozumieć, ich sytuację. Także tę książkę też bardzo polecam. I dziękuję bardzo za uwagę, za cierpliwość i w 10 minut może zdążymy, nie? Dziękuję.